Cześć, siemaneczko, ja się nazywam Mateusz Trolle, witam Was na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy tak zwany, no, troszkę nowy epizod, bo polega on na tym, że będę przedstawiał wszelkie moje doświadczenia. Chcę Wam po prostu pomóc młodym parom, które będą brać śluby. Co jest lepsze, co jest gorsze? Na podstawie mojego ponad 10-letniego doświadczenia chcę Wam powiedzieć, co naprawdę warto wziąć. Jakie są wady, jakie są zalety. Dzisiejszym tematem, od razu lecimy z koksem. DJ czy zespół? DJ czy zespół? No właśnie. DJ czy zespół? Lecimy, a więc plusy, minusy, wady, zalety. A więc tak, ja Wam powiem osobiście, co ja bym wybrał, jako prywatna osoba. Jeżeli będę organizował ślub, to jestem bardziej przychylny za DJ-em. Oczywiście gdzieś tam mamusie czy ciocie potrafią powiedzieć moim parom młodym, bo już nieraz to słyszałem, że DJ? Co to będzie, same techno leciało, jakieś disco i tak dalej? Tak kojarzą to niektórzy. No ale tak nie jest. DJ dostosowuje się bardziej do naszych sytuacji. Ale to nie jest tak, że od razu skreślam zespół, ale zaraz do tego dojdziemy. Jeżeli chodzi o DJ, to na podstawie tego naprawdę już kilkunastoletniego doświadczenia przyznam, że robią często lepszą robotę, dokładniejszą robotę, nawet często są tańsi właśnie. Jest mniej gęb do wykarmienia. DJ jest zwykle jeden, albo ich jest dwóch, bo jest wodzirej na przykład jeszcze. To jest rewelka. Ale wtedy tylko płacisz za dwa talerzyki, może powiedzieć. A zespół potrafi być nawet 5, 6, 7, 8-osobowy. Oni nie zawsze robią dobrą robotę. Ktoś mówi, ja lubię muzykę na żywo, ja chcę tego faceta czy tą kobietę na żywo. Tak, jest czasami coś w tym, że niby na żywo jest ciekawiej, ale nie zgodzę się z tym tak do końca, dlatego że zauważyłem, że na parkiecie względem tylu wesel, co widziałem, a widziałem ich setki, wcale nie jest tak, że ludzie się lepiej bawią do zespołu. Naprawdę nie jest to. I nie ma to znaczenia, czy jesteśmy w mieście, czy na wiosce. Bo też się spotykałem z tym, że no u nas to tam zawsze zespoły były, my nie chcemy DJ, bo u nas rodzina to zawsze na zespołami. U nas na wiosce lubimy tak tradycyjnie raczej. A jak się mnie pytacie, no to ja Wam właśnie podpowiadam. Ja nie mówię tego dlatego, że ja to lubię. Tylko dlatego, że ja widzę tydzień w tydzień, jak to wygląda. DJ, wodzirej, prowadzący, to jest często konferencjer. On jest po prostu osobą, która się dostosowuje całkowicie do Ciebie i nie ma z tym problemu. Zagra Ci zarówno często disco polo, zagra Ci zarówno coś bardziej nowoczesnego. Co powiesz, to zrobi. Zespół częściej jest taki nieprzychylny do tego, a nawet są jeszcze większe minusy. Denerwuje mnie to, że spotykałem się z tym, głównie z zespołami, prawie nigdy z DJ-em, że oni chleją nawet jeszcze zanim się rozpocznie wesele. No ja nie wierzę, ja idę na wesele, wbijam jako pierwszy, jako fotograf, bo już z kościoła przyjechałem, bo oni już pod stołami puszki piwa i chle. To mi się to nie kojarzy z taką, no, takim profesjonalnym podejściem do swojej pracy. Oni przyszli się trochę bardziej bawić. Ja nie widzę tu nic złego pod tym względem, jeżeli para młoda też uważa, że to jest aby po jakiś sposób ok. Ale spotykałem się z tym, to co potrafiliśmy widzieć jakby na filmach na YouTubie, czyli takie wpadki. Tak, koleś z zespołu z gitarą potrafił oprzeć się o ten swój statyw z nutkami i normalnie zasypiać. Albo już po prostu plątał mu się język, bo nie potrafił mówić, ten, który tam oczywiście był ich główny prowadzący. Z DJ-em nigdy się z tym nie spotkałem. I to jest takie, no, moim zdaniem duży minus zespołów. Są zespoły bardziej nowoczesne i są zespoły takie bardziej dla Januszy. Ja porównuję wszystko na podstawie mojego doświadczenia i zawsze mówię krótko. DJ robi wszystko, plus DJ ma światło. Jak jesteś na koncercie, jakimś znanym, dużym, dobrym koncercie, to zauważyliście, że tu nie chodzi tylko o śpiew, nie? Tylko o efekty świetlne również, czyli jest śpiew, są efekty świetlne, jakieś dodatkowe efekty po prostu wizualne. To wszystko sprawia, że cała impreza, cała oprawa jest lepsza. Ja jako fotograf mam lepsze zdjęcia, filmowiec ma lepszy film, goście się lepiej bawią, bo jest od razu ciekawie, kolorowo i tak dalej. Zespoły coraz częściej już mają światła, ale bardzo często jednak też nie mają. Nie. Co? I spotkałem się już z tym, że zespoły twierdzą, bo jak ja z nimi rozmawiam, my jesteśmy od grania muzyki, a nie od odświetlania. Co z Ciebie za zawodowiec? No dla mnie to jest podejście takie totalnie staroświeckie, januszowate, że jakbyś masz takie klapki na oczach, jesteś taki ograniczony, że nie próbujesz się dostosować do sytuacji, nie próbujesz wprowadzać jakiejś innowacyjności do swojej oferty. Ja jak widzę na ankiecie od pary młodej, że jest zespół, to od razu mówię, zobaczymy jak to będzie. I spotykałem się na szczęście z takimi sytuacjami, gdzie zespół wow, zrobił taką super robotę. Ale to nie może być zwykły zespół, gdzie są tylko dwóch grajków na akordeonie i tylko grają na akordeonie i mają dwa mikrofony. To są przykłady właśnie takich januszowatych grajków, którzy niestety robią taką, no, chlapę, no, nie robią dobrej imprezy. Ale jak spotkałem się z czteroosobowym zespołem, który ma perkusję. Perkusja to jest taki jeden z wyznaczników, który sprawia, że od razu jest fajne brzmienie na żywo. Więc tutaj rzeczywiście, jak ja widzę, że perkusja, o, to już może być ciekawie. Widzę, że nie chleją już na starcie, zanim jeszcze goście przyjechali. Dobra. Widzę, że są mili, sympatyczni, fajni i mają światła. Nieźle. I są takie zespoły, jak najbardziej.
Jakim zespołem jest, ja jestem z Pomorza, więc od razu mówię, że zespół, który już kilka razy widziałem na żywo i byłem zachwycony, chyba z Czewa oni są, to jest akurat RSR. RSR, mega spani. Później jest jeszcze zespół Best.pl. Świetni są, naprawdę bardzo fajnie grają. Odeon na przykład, oni są z Wejherowa okolicy, chyba nie? Hmm? To są moje ulubione zespoły, chodzi o te dwa, a Odeon na trzecim miejscu mi postawił, ze względu na to, że ja bardziej lubię taki klimat trochę nowoczesny, super światła i to jest dla mnie ważne. Więc jak weźmiecie RSR czy zespół Best.pl, to oni prowadzą imprezę. Tam koleś wychodzi, nagle robi pokaz tańców, okej, wszyscy razem się bawią, ja mam super zdjęcia, na filmach jest rewelacyjnie. I jest wszystko po prostu świetnie zrobione. DJ jednak jest więcej, takich naprawdę super i fajnych, i jeżeli jest to z Wodzirejem, to tym bardziej. Także jeżeli chodzi o DJ, ja na przykład bezapelacyjnie na pierwszym miejscu akurat stawiam dwójkę towarzyszy. Ja bardzo lubię DJ Kabi i Greg Piskorski. To jest świetny duet, bo jest DJ, który ma super oświetlenie, świetną muzykę puszcza, dostosowuje się do sytuacji i jest drugi człowiek, który jest skrzypkiem. Greg gra na skrzypcach. Nie dość, że zrobią wam fajne show, gdzie potrafią połączyć basowy klimat z głośników z taką tradycyjną muzyką, czyli wiecie, skrzypce, a jednocześnie jest jakiś bas i pokaz robią, ale równi wręcz z nimi w sumie stawiam jeszcze Roberta Jakubek. robertjakubek.pl. Świetny facet. Na pierwszy rzut oka możecie sobie pomyśleć, facet ma już swoje lata, tutaj pewnie już wiecie, żonaty, dzieci. Nie. Co? Jest przesympatyczny, jest przezajebisty. Facet nie dość, że też ma zarąbiste oświetlenie, jest bardzo uśmiechnięty, energiczny, super prowadzi imprezę, jest DJ-em i fajnie to prowadzi. Z zespołami spotykałem się często z tym, że one mają coś takiego, że para młoda wchodzi na salę i czasami nie reagują w ogóle. Ja mówię, no serio? Czemu nic nie mówisz? A to na filmie wszystko wyjdzie. A trzeba mówić, uwaga, uwaga, wchodzi para młoda, wiwat! Wszyscy klaszczą. Emocje od samego początku, nakręcamy gości weselnych. Ja nie jestem muzykiem, ja jestem fotografem. Ale na tylu imprezach byłem, na setki ślubach, że wiem, że zrobiłbym to lepiej niż jeden już prowadzący. To jest bardzo ważne. Bardzo ważną rzeczą jest różnica między DJ-em a zespołem jest to, że zespoły często mają taki stały swój repertuar. Oni potrafią, jak siedzimy przy stole technicznym, czyli my, zespół, filmowiec, fotograf i tak dalej, to oni potrafią siedzieć, okej, to my teraz w tym bloku tanecznym zagramy sobie, tutaj zagramy Makarenę, a potem weźmiemy Mamę Mia, potem puścimy jakiś wolny, nie? Okej, puścimy jakiś wolny, a potem zagramy. To jest bez sensu, to jest totalnie bez sensu. Wiele razy spotkałem się z tym, że skoro oni mają gotowce, czyli oni nie patrzą na to, co się dzieje na parkiecie, oni jadą z karteczki. Ich gówno interesuje, co się dzieje na parkiecie, więc takie zespoły są najgorsze. I to jest takie coś, że ja wtedy fotografuję, jest szał, ludzie się pocą, jest zarobiście, tutaj lecimy rock'n'roll, nie. I nagle przytul mnie, daj coś mocnego. I oni olewają to. Ktoś mówi, daj zespół, coś mocnego. I oni grają, bo teraz chcieli wolny utwór. Fuck logic. DJ częściej się dostosowuje do tego. I te zespoły, które wam powiedziałem, też często są takie, że właśnie dostosowują się bardziej, więc ja polecam tylko to, co wiem, że jest dobre, jest sprawdzone. Ale DJ najbardziej, sorry zespoły, no ja wiem, że będziecie minusować ten film. Ja jestem po prostu fanem DJ-i, Wodzirei, prowadzących konferansjerów, bo to jest zupełnie co innego. Jest taki jeden zespół z naszych okolic, że jak ja tylko widzę na ankiecie, że będzie tam grał, to ja od razu mówię, ja pierdziele. Po prostu nie chcę mi się iść na to wesele. Nie mam dobrych zdjęć. Pamiętajcie, muzyka sprawia, że macie lepszą imprezę, macie lepszą pamiątkę, lepsze zdjęcia, lepsze filmy, lepsza oprawa na miejscu. Warto zainwestować, ślub jest raz w życiu, lepiej dopłacić, mieć coś lepszego. Kolejną osobą, którą bardzo polecam, jest DJ Bartłomiej Kręcisz. Także jeżeli szukacie kogoś, to też bardzo go polecam. Znowu światła, prowadzenie, uśmiech, energia. Świetnie to robią. Przede wszystkim podoba mi się w DJ-ach to, że oni potrafią dostosować się do każdej sekundy. Tak na przykład Robert Jakubek mi tak utkwił w głowie, że wjeżdża tort. Okej, uwaga, przygotujcie się, zaraz będzie tort. Jest jakaś muzyczka, nagle już wjechał tort, inna muzyczka, nagle już kroją jeszcze inna muzyczka. Jak w filmie. Jak oglądamy filmy z Hollywood, to te produkcje mają zawsze idealnie dobraną muzykę w tle. Nie zawsze zwracamy uwagę na tą muzykę, ale podświadomie to odbieramy super, że nagle jest romantycznie, nagle jest pięknie, nagle jest wesoło. I oni to właśnie robią. A nie, że śpiewają przez całe 3-4 minuty tylko tort weselny kroi czas, niech każdy go spróbuje chociaż raz. Serio, można już żygać tym po prostu. Nie dlatego, że ja to mam tydzień w tydzień, tylko dlatego, że oni to robią tak nudno. Nie próbują nagle coś zmienić, nie ma tej energii, jest po prostu nudno. I wiem, że to jest jakby taka, to jest taki problem wielu
klientów moich. Oni zawsze mówią, Mateusz, coś polecasz, wiesz, no ślubu nie bierzesz cały czas, albo może być pierwszą osobą w rodzinie i się zastanawiasz, skąd wziąć coś. W internecie czytanie opinii jest trochę bezsensowne, bo tam każdy może coś napisać, każda konkurencja może napisać z wielu kąt nagle coś złego, negatywnego. Ja na przykład nie czytam w internecie opinii, bo to jest bez sensu. Więc najlepiej jest brać jakby takiego wiarygodnego źródła. Ja na przykład tych ludzi, co wam powiedziałem, nie polecam tylko dlatego, że ich lubię jako ja, bo ja ich wziął. Tylko polecam ich dlatego, że chcę mieć dobry materiał jako fotograf. Więc jeżeli ktoś z was jest moim klientem, będzie moim klientem, chce być moim klientem i ma okazję, bierzcie. DJ Kabi, Greg Piskorski. RobertJakubek.pl. Bartłomiej Kręcisz. I z mojego kochanego małego miasteczka Marcin M. Także też bardzo polecam. A potem, jeżeli ktoś jednak się upiera na te zespoły, to bardzo polecam. RSR Strzewa, zespół bez.pl właśnie. Ewentualnie, jak ktoś szuka takiego typowego klimatu polskiego wesela tylko, no to wtedy Odeon. Rarytas Live Band. Też są tacy nowocześniejsi, bardzo ciekawi, dlatego polecam ich jako zespół, bo też robią dobrą robotę. Damian właśnie miał z nimi też styczność, także jak najbardziej brać. Taka ciekawostka, ja teraz polecam wam zespoły z Trójmiasta i okolic, Pomorza, ze względu na to, że tutaj głównie pracuję i tutaj jednak znam te zespoły. W Polsce jest ich naprawdę cała masa ciekawych ludzi, ale ich po prostu nie jestem w stanie zapamiętać. Także z Pomorza śmiało polecam tych, a niektórzy na pewno gdzieś tam jeszcze dojadą. Ja też pracuję po całej Polsce, jeżdżę na wesela, gdzie tylko się da, więc jeżeli kogoś możecie z nich ściągnąć, działajcie śmiało. Także jeszcze jedna sprawa. Na tym kanale będzie bardzo dużo porad dla pani młodej, dla pana młodego, dla świadków, dla rodzeństwa, rodziny, gości weselnych, dotyczących wesela, przygotowania kościoła. Wszystko z mojego doświadczenia. Chcę wam powiedzieć wszystko, żebyście mieli dobrą imprezę, a żebym ja czy inni podwykonawcy mieli dobry materiał. Także subskrybuj kanał, obserwuj mnie na Instagramie, obserwuj na TikToku, żeby zobaczyć więcej. A ja tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się. Yo. Pani młoda, pan młody, tu będzie